Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Joanna Manikowska, autorka bloga Zielony Detox i administrator grupy Zielone Zdrowie. W dzisiejszej pigułce wiedzy opowiem Ci o odrobaczaniu. Jak to się dzieje, że w stosunku do zwierząt mówimy o pasożytach u psów, kotów, o odrobaczaniu tych zwierząt domowych, ale u ludzi w ogóle o tym nie wspominamy. I wydaje mi się, że są pewne pasożyty, które są społecznie akceptowane, na przykład owsiki w przedszkolach, ale o Ascaris, czyli o gnieździe ludzkiej, na przykład już nikt nie mówi. Skąd się bierze ten temat tabu? O tym dzisiaj powiem. Powiem też o tym, jak radzić sobie z infekcjami pasożytniczymi, jak je diagnozować, a później w jaki sposób przeprowadzić kurację odrobaczającą. Dzisiejsze wideo jest częścią wiedzy w pigułce, więc jeżeli chciałabyś dostać PDF do segregatora, który mam nadzieję już jest założony, napisz w komentarzu robak, a ten PDF przyjdzie do Ciebie na Messengera. Jeżeli chodzi o to, skąd biorą się infekcje pasożytnicze w naszym organizmie, biorą się z tego, że organizm może być osłabiony. Są zaburzenia mikroflory jelitowej, są zaburzenia żołądka. Żołądek to jest taka straż graniczna naszego organizmu. Jeżeli mamy ten żołądek źle zakwaszony, to wtedy jaja pasożytów dostają się do naszego przewodu pokarmowego i nie są zneutralizowane właśnie tym kwasem solnym. Są też pasożyty, które są uodpornione na takie rzeczy, mają formę przetrwalnikową i bez problemu przez ten żołądek przejdą. Kolejną sprawą jest to, że mamy bardzo bliski kontakt ze zwierzakami. Mamy je u siebie w domu i niejednokrotnie przytulamy się do nich, czy czujemy, jak liżą nas po buzi. Często jest też tak, że te pasożyty są w rodzinie przekazywane. Dziecko bawi się w brudnym piasku, coś załapie, potem przekazuje to jest mamie, tacie. Czasami jest też tak, niestety, że pasożyty są przekazywane w życiu płodowym jeszcze, tak? Czyli pobieramy je, tak jak całą mikroflorę, od swojej mamy. Jak diagnozować infekcje pasożytnicze? Jest kilka metod. Najczęściej stosujemy diagnostykę z kału. Niestety, ona nie jest zbyt dokładna, dlatego że objętość kału jest duża, a my z tej dużej objętości bierzemy maleńką próbkę. A z tej maleńkiej próbki w laboratorium, które jest dedykowane tego typu badaniom, bierze się jeszcze mniejszą próbkę. I w tej maleńkiej próbce może po prostu tych pasożytów nie być. Dlaczego ich tam nie ma? Dlatego, że im jest fenomenalnie w naszym organizmie. I jeżeli nie będziemy ich niczym wykurzali, one same naszego organizmu nie opuszczą. Jedyne, co się może w takiej próbce zdarzyć, to są jaja. Dlatego, że każdy organizm, który żyje na tym świecie, ma wbudowane jedno zadanie. Rozmnożyć się i przetrwać. I tak samo pasożyty, one mają bardzo prosty schemat, ponieważ w życiu pasożytów jest wiele, wiele niebezpieczeństw. Ten cykl nie jest prosty, dlatego one postawiły na to, żeby tych jaj produkować bardzo, bardzo dużo. I faktycznie, jeżeli przyjrzycie cykle rozwojowe różnych pasożytów, w tym ludzkich, tam tych jajeczek będzie produkowane tysiące. I w kale jedyne, co możemy znaleźć, to właśnie te jajeczka. Tutaj mówię o tych dużych pasożytach, typu właśnie glizda, typu tasiemiec, ale są też inne pasożyty. Są przybry wątrobowe, jest włosień kręty, który znajduje się w mięśniach. Są przecież bakterie i wirusy. To też są organizmy, które pasożytują na naszym ciele. Jeżeli mamy opryszczkę, to nic innego jak wirus. Opryszczka żywi się troszeczkę nami. Czyli w pewien sposób pasożyty to jest cała grupa organizmów, mikroorganizmów, która sprawia, że my tracimy. Jeżeli mamy opryszczkę, boli nas to, źle się, gorzej się czujemy, piecze, jest to niewygodne, nieestetyczne. Widzimy, że ten pasożyt, czyli wirus, tutaj korzysta, on się rozwija, ta opryszczka pięknie się rozrasta, ale my jako żywiciel tracimy. I właśnie w ten sposób ja definiuję grupę pasożytów, że to są wszystkie organizmy, które żerują na nas ze szkodą dla nas. Dlatego, że pamiętajcie, że w przewodzie pokarmowym mamy około 500 gatunków różnych organizmów, które żyją z nami w symbiozie, to znaczy, że one zyskują i my zyskujemy, bo one na przykład jedzą pokarm, który my dostarczamy im i produkują nam witaminy, ale są właśnie też te inne mikroorganizmy, które na nas pasożytują. Ja je nazywam patogenami.
W jaki sposób jeszcze możemy zdiagnozować, skoro ten kał jest taki niemiarodajny? Często warto oddać kał do laboratorium weterynaryjnego, dlatego że tam standardy badania takiej próbki są zupełnie inne i te pasożyty są częściej wykrywalne. Są też takie metody, jak na przykład zrobienie morfologii krwi z wymazem i wtedy patrzymy na przykład na eozynofile i na OB. I są też inne metody, troszeczkę bardziej alternatywne. Niektóre z nich są trochę bardziej wiarygodne, inne trochę mniej. Do takich metod należy na przykład biorezonans, badanie żywej kropli krwi i najróżniejsze takie metody organoleptyczne, czyli na przykład stwierdzenie, że jeżeli dziecko ma ciąg, dziecko czy człowiek dorosły, bo pamiętajcie, że problem pasożytów nie dotyczy tylko dzieci. Bardzo często ten problem mają też dorośli, ale ze względu na to, że nasz układ immunologiczny, czyli system odpornościowy jest dużo bardziej rozwinięty, my sobie lepiej z tymi pasożytami po prostu radzimy. Pamiętajcie też, że przy większości chorób chronicznych, chorób tak zwanych przez medycynę akademicką nieuleczalnych, podłożem właśnie są infekcje wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze na poziomie komórkowym, które sprawiają, że nasz układ immunologiczny pracuje na najwyższych obrotach i nie ma czasu zajmować się takimi rzeczami jak na przykład równowaga hormonów w organizmie albo mutujące komórki, które później stworzą różne masy rakowe. Bo pamiętajcie, że jeżeli chodzi o nowotwór, to nie jest tak, że to jest jedna komórka, która zmutowała, bo w każdej minucie naszego życia mutuje od 1 do 3 komórek. Ale nasz układ immunologiczny sobie świetnie z tym radzi. On ma swoje narzędzia, żeby takie zmutowane komórki usunąć albo przywołać do porządku. Ale jeżeli ten układ immunologiczny właśnie jest zajęty pasożytami, wirusami, grzybami, które się rozrosły w naszym organizmie i pasożytują na nas, to wtedy nie widzi, nie ma czasu, nie ma zasobów już zająć się tymi mutującymi komórkami. Dlatego powiedziałam, że właśnie te choroby chroniczne, te choroby takie poważne, mają u podłoża bardzo, bardzo często infekcje pasożytnicze o podłożu bakteryjnym, wirusowym lub o podłożu tych większych pasożytów. Opowiedziałam Wam, z jakich metod diagnostycznych można skorzystać. Można też właśnie stwierdzić, że jeżeli ktoś ma nieustanną ochotę na słodycze, jeżeli ktoś ma problemy z wypróżnianiem, jeżeli bardzo często choruje, nie dotyczy się tylko dzieci, jeżeli są powiększone migdałki, jeżeli są problemy z cerą, czyli są wypryski, to wszystko to są pośrednie znaki tego, że w organizmie jest ktoś, jakiś mieszkaniec. I pamiętajcie, że jeżeli jest tylko obniżone żelazo, to jest w 100% pewność, że mamy infekcję pasożytniczą i nie ma sensu tego żelaza w ogóle suplementować. Tak samo, jeżeli jest problem z czerwonymi krwinkami. Nie ma sensu tutaj w ogóle działać, dopóki nie zrobimy odrobaczania. Także tutaj nie warto się w ogóle rozglądać na boki, tylko szybciutko pozioła. I właśnie, jaka jest różnica między odrobaczaniem ziołowym a farmakologicznym? Można to zaadresować na 2 sposoby. Albo lekami, albo naturalnie. Minusem leków jest to, że one w pewien sposób paraliżują pasożyta. I niezależnie od tego, czy pasożyt będzie się znajdował w przewodzie pokarmowym i łatwo go usuniemy z kolejną jakby porcją pokarmu, czy na przykład będzie się znajdował w naszej wątrobie lub mięśniach, on tam zostanie sparaliżowany. I organizm wreszcie zauważy tego pasożyta, dlatego że on wcześniej ma system ochronny, ma takie bariery, które sprawiają, że się ukrywa i nasz organizm nie widzi, że on tam jest. Taka trochę zabawa wchowanego w naszym organizmie, bo ten pasożyt chce przeżyć, więc on na przestrzeni wielu, wielu lat wyprodukował, wyewoluował, rozwinął takie mechanizmy, które sprawiają, że on oszukuje nasz układ immunologiczny i ukrywa się. Ale w momencie, kiedy jest sparaliżowany, to te mechanizmy już przestają działać. I nagle okazuje się, że w różnych tkankach w naszym organizmie znajdują się martwe pasożyty. I niejednokrotnie zgłaszały się do mnie osoby, które miały szok anafilaktyczny wywołany właśnie tym, że za dużo pasożytów zmarło naraz i organizm miał niesamowity stan zapalny, bo nagle okazało się, że mamy w środku naszego ciała coś martwego. No i oczywiście są narzędzia, żeby sobie z tym poradzić, ale w małych ilościach, bo jeżeli nagle umrze, sparaliżowane zostanie dużo pasożytów, to dla nas jest to ogromne obciążenie. Nie mówiąc już o tym, że leki farmakologiczne bardzo, bardzo źle wpływają na wątrobę. Dlatego, że te wszystkie toksyny, które są w naszym organizmie, są neutralizowane przez naszą wątrobę. Ale jeżeli dodamy jeszcze do tego leki farmakologiczne i to leki farmakologiczne, które przy okazji wybiją nam trochę pasożytów, to ta wątroba będzie miała milion razy więcej pracy.
Dlatego nawet jeżeli zdecydowaliście się na stosowanie leków farmakologicznych, dbajcie o wodę, dbajcie o enzymy trawienne, zadbajcie o wątrobę, dlatego że ona w tym momencie bardzo, bardzo cierpi. Dlaczego też leki farmakologiczne są krótkoterminowe? To znaczy, że często osoby, które je zastosowały, obserwują nawrót infekcji. Dlatego, że one nie likwidują przyczyny. Działają tylko na symptom, na efekt, który się zadział. Czyli wybijają te pasożyty, które są żywe, ale w żaden sposób nie działają na jajeczka, w żaden sposób nie działają na formy przetrwalnikowe, w żaden sposób nie odbudowują naszego organizmu. I za jakiś czas, kiedy zamknie się kolejny cykl rozwojowy, znowu będziemy mieli infekcję pasożytniczą i znowu będziemy musieli sięgnąć po farmakologiczne leczenie. Dużo rozsądniejszym i długoterminowym rozwiązaniem jest sięgnięcie po naturalne metody, na przykład ziołolecznictwo. Dlatego, że zioła działają na całokształt naszego organizmu i pięknie nasz organizm harmonizują, sprawiając, że po prostu staniemy się nieatrakcyjni dla takich pasożytów. Pasożyty co uwielbiają? Uwielbiają słodkie, uwielbiają proste do strawienia, czyli jeżeli nigdy się nie odrobaczaliście, ale suplementujecie witaminy, to dla pasożytów to będzie raj na ziemi, dlatego że te witaminy są w taki sposób nam dostarczane, żeby łatwo było je wchłonąć. I dla pasożytów to jest cudowna forma pożywienia, czyli wszystkie cukry proste, właśnie wszystkie potrawy mączne. Dużo gorzej pasożyty radzi sobie z czymś pełnoziarnistym, niż z taką białą mąką, która jest świetnie oczyszczona, przetworzona i bardzo, bardzo prosto wchłonąć z niej proste składniki odżywcze. Także te wszystkie składniki powinniśmy eliminować z naszej diety w trakcie oczyszczania. I pamiętajcie jeszcze o jednym, że jeżeli się oczyszczacie, to trzeba zachować pewnych 5 filarów, żeby ta kuracja była bezpieczna i skuteczna. Co się dzieje, jeżeli tych filarów nie zachowamy? Pojawiają się hereksy. Co to są hereksy? To są takie skutki uboczne podczas oczyszczania. Jeżeli boli głowa, jeżeli czujecie się rozbici, jeżeli macie objawy grypopodobne, jeżeli w ogóle nie nadajecie się do funkcjonowania, to znaczy, że ta kuracja odrobaczająca nie jest kompletna, że coś może robicie za szybko, że nie dodaliście enzymów, że nie uwzględniliście wody, że nie uwzględniliście diety. Także hereksy są bardzo często spotykane w świecie odrobaczania farmakologicznego, ale też często są, kiedy użyjemy zbyt mocnych ziół albo nie użyjemy wszystkich filarów odrobaczania. A teraz do sedna. Jakie są filary skutecznej kuracji oczyszczającej? To wszystko macie w PDF-ie, także koniecznie napiszcie robak w komentarzu, żeby tego PDF-a dostać. Skuteczne filary kuracji oczyszczającej to jest nawodnienie, to jest enzymoterapia, to są zioła przeciwpasożytnicze, to są probiotyki i to jest wzmacnianie. I tutaj nie ma drogi na skróty. Aby ta kuracja była skuteczna, przyniosła dobre efekty, aby zadbać o organizm i aby była długoterminowa, czyli te infekcje pasożytnicze nie nawracały, musimy zastosować tych 5 filarów. Jeżeli chodzi o zioła, to wypisałam Wam takie zioła jak wrotycz, piołun, pałdarko, czarny orzech. Do tego jest tymianek, do tego świetnie działa rumianek, oregano i mnóstwo innych ziół, spośród których możecie wybierać. Ale tych 5 filarów jest podstawowych. I z tą wiedzą dzisiaj Was wysyłam do zastanowienia się, do odwiedzenia sklepu z ziołami, abyście spróbowali tej terapii naturalnej przy odrobaczaniu organizmu. Co możemy uzyskać takim oczyszczaniem, takim odrobaczaniem? Lepsze samopoczucie, więcej energii, lepsza odporność, wyjście z chorób autoimmunologicznych, poprawienie cery, poprawienie funkcjonowania całego ciała, unormowanie się wypróżnień. Kochani, jest dużo, dużo do wygrania, także trzymam za Was kciuki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną podczas tej pigułki wiedzy i pozdrawiam Was serdecznie.